raport z uzupełnienia kolekcji na Nintendo Wii. Nikt nie czekał, no i nikt też nie potrzebował, ale ja się chcę trochę wygadać, bo na pewno prędzej czy później zrobię sobie retro tydzień, kuchenne rewolucje, powroty z Nintendo Wii, ale wtedy to się jeszcze wszystko zdąży 15 razy zmienić, bo mam zaplanowane retro tygodnie na już no, jakiś dłuższy czas i to nie będzie super niedługo. A wpadło mi sporo gier i jedna konsola na Wii, gry na Wii i konsola Wii, o których zawsze marzyłem i chciałem się właśnie pochwalić i pokazać wam, co udało mi się zgarnąć. To na później. Daniem głównym jest bowiem limitowane Nintendo Wii na 25-lecie, na 25 urodziny Super Mario, które przypadały bodajże w 2010 roku, z tego co pamiętam. Pogadajmy sobie w ogóle o edycjach specjalnych, kolekcjonerskich wersjach konsol. Otóż moim zdaniem przede wszystkim to nie każdej konsoli każda kolekcjonerka przystoi, bo to Wii jest po prostu czerwone, czyli nietypowy kolor i wyróżnia je właściwie tylko tyle. I dobrze, bo gdyby ono gdzieś tam z boku miało narysowanego wielkiego Mario, to wyglądałoby już z dupy jak zabawka z targu za 20 zł. Ale już PS5 w takiej wersji wyglądałaby zajebiście, bo ona i tak wygląda jak zabawka z targu za 20 zł, więc na niech przynajmniej jeszcze będzie na niej coś fajnego narysowane. Wii samo w sobie ma na tyle jakby elegancki, minimalistyczny design, że według mnie absolutnie nie trzeba do niego nic dodawać, a ja do tej pory miałem tylko takie no już dosyć wypierdziane, czarne, porysowane Wii i stwierdziłem, że czemu nie, szczególnie, że zdobyłem je dzięki warszawskiej giełdzie retrogamingowej, za co bardzo dziękuję, bo dali mi cynk, że taki sprzęt właśnie mają i że jeżeli tylko chcę, to na mnie czeka. Prawdopodobnie współpracując z Vivus.pl, który zbił na mnie fortunę. No ale wracając, to według mnie zdecydowana większość stacjonarnych konsol Nintendo nadaje się na limitki, tylko właśnie w jakichś nietypowych kolorach, bez żadnych większych szaleństw. No bo nie wiem, GameCube jak miał tylko logo Resident Evil 4, to tak wyglądało trochę z dupy, jak jakaś naklejka. Wii ustaliliśmy już, że nie bardzo, Nintendo 64 nawet tam się nie dało za bardzo nic zrobić. Nintendo Wii U miało taki design, jakby Nintendo samo chciało, żeby ono zawsze było schowane przed telewizorem, bo wstyd to komukolwiek pokazywać, w sensie pod telewizorem. No, ale już choćby Switch. Edycja ostatnia Splatoonowa jest przepiękna, zbliża się wersja Pokémonowa, która też jest bardzo ładna. Kuszą i w Nintendo to akurat te handheldy zawsze były miejsce na takie fikuśne wersje specjalne, inspirowane różnymi grami. Szkoda, że nie mam większości z nich, właściwie to nie mam prawie żadnych, no ale to dlatego, że ja jako fan kupuję konsolę na premierę, a nie 5 lat później, jak wyjdzie edycja specjalna z Mario. No tylko właśnie z drugiej strony, jakbym był takim jeszcze większym fanem, to bym kupował 5 lat później, jak wyszła edycja specjalna z Mario. Ale tutaj jestem największym fanem, bo kupiłem 20 lat później, po tym 15 lat później, jak wyszła edycja specjalna z Mario. Ale to w ogóle nie była aż tak durna inwestycja, bo tutaj mamy choćby grę New Super Mario Bros. Wii i wierzcie lub nie, ale to jest jedna część z tej serii nowych gier z Mario 2D, które no nadal mają w nazwie New i zawsze będą miały w nazwie New, ale ostatnia wyszła 10 lat temu, więc no nie są już jakoś specjalnie New. To jest jedna część, której nigdy nie widziałem nawet na żywo, w którą nigdy nie grałem, więc koniecznie muszę ją sobie nadrobić. No i mamy Wii Remote'a i Nunchucka w pięknym czerwonym kolorze i wiem, że pewnie większość racjonalnie myślących osób to nie przekona, że to był dobry zakup, ale Wii Remote'y i Nunchucki są dosyć drogie same w sobie, więc tutaj z konsolą to wychodzi naprawdę niezły deal. Trochę szkoda, że wytłoczka pudełka jest niebieska, tak jak w każdym innym zwykłym Wii, bo no totalnie trudno mi znaleźć kolor, który gryzłby się bardziej z tym czerwonym niż właśnie ten obrzydliwy niebieski. I Wii, jak to Wii, po prostu jest bardzo ładne, bo ma taki ponadczasowy design. Tutaj widzę, że jeszcze pasuje do ATI, bo to też był ich kolor. Fajnie, że to jest wersja ze wsteczną kompatybilnością z GameCube'em jeszcze, bo te najnowsze tego nie miały, co uważam za no, okropne zachowanie ze strony Nintendo, zwłaszcza, że z tego co wiem, to oni tam po prostu sobie zakryli. No, nie dali możliwości otworzenia tego, natomiast na samej płycie głównej nadal było wszystko, co było potrzebne do tego, żeby tę wsteczną kompatybilność z GameCube'em zachować. No i bardzo ładny Wii Remote już z Motion Plusem w środku i z tym kondomikiem takim czerwonym. Bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolony. Co prawda mam dokładnie taką samą konsolę, więc nie musiałem wydawać tych pieniędzy.
Tu miało być jakieś ale nie potrafię żadnego wymyślić. I gry, które zdobyłem od ostatniego retro tygodnia, nie żebym jakoś tam wielce musiał je właśnie zdobywać i polować na nie, bo nie, po prostu jak się pojawiała jakaś fajna okazja, to coś brałem, ale teraz to mam już chyba prawie albo i w ogóle wszystko na Wii, co tylko chciałbym mieć. Po pierwsze Samba de Amigo, które kupili mi szwagier z siostrą w Ceksie, bo gdzieś tam zobaczyli i zapytali, czy bym nie chciał. To jest bardzo fajna gra rytmiczna, która ma lepszą wersję na Dreamcastie, z tym, że wersja na Dreamcastie z maracasami kosztuje tam pewnie z 800, a to kosztowało w Ceksie 15 zł, więc to jest jakby kompromis, na który jestem gotów i na pewno będę sobie maracasy grał. Red Steel 2 kupiony od widza. Zawsze chciałem tę grę sprawdzić i też podobnie jak tamtego Mario nigdy jakoś nie miałem okazji, było mi nie po drodze. Red Steel 1 to miała być taka strzelanka, która debiutowała razem z Nintendo Wii, to był tytuł startowy, przygotowana przez Ubisoft, więc tak jak się można było tego spodziewać, była średnia mimo bardzo hucznych zapowiedzi i tam to sterowanie ruchowe, które wcześniej każdy uważał, że będzie rewolucją, no nie sprawdzało się jakoś świetnie, ale Red Steel 2 wykorzystywał Motion Plusa, czyli to ulepszenie sterowania ruchowego, które sprawiało, że stawało się one bardziej precyzyjne. I mieliśmy tutaj walkę na miecze, właściwie tak jeden do jednego oddaną jak w Zeldzie Skyward Sword, a ta gra wyszła jeszcze przed Zeldą Skyward Sword. Był bardzo ładny taki komiksowy styl graficzny. Wszyscy chwalą, mnie jakoś zawsze ciągnęło i podobno ta gra jakby trochę przegrała życie przez to, że to jest Red Steel 2, a Red Steel 1 jakby każdy miał na nie wywalone i nikt już się niczego po dwójce nie spodziewał. Ale no ja wciąż się spodziewam, niedługo sprawdzę, czy słusznie. House of the Dead Overkill, bo ostatnio dzięki remake'owi, o którym też wam już na tym kanale mówiłem, mam fazę na House of the Dead, również gra kupiona od mojego widza i również jeszcze nie grałem, no bo jakby skoro już kupiłem, to i tak się narobiłem, więc dlaczego miałbym jeszcze grać? Na YouTube się obejrzę. Nie, ta gra miała dosyć wysokie oceny, mi się wydaje, że w ogóle co jak co, ale cerowniczki na Nintendo Wii to jest zawsze bardzo dobry pomysł. Muszę sobie skombinować tego Wii Zappera, tutaj to jest pokazane. To jest to akcesorium, które dodawali do Link's Crossbow Training i które jakby fizycznie nie robi absolutnie nic, ale pewnie daje się trochę lepiej wczuć w klimat strzelania do zombie chociażby, czy tam właśnie strzelania sobie z gównoprocy Linkiem. Dead Space Extraction, kolejna strzelanka na szynach. Był taki krótki okres, kiedy na Wii ukazało się kilka spin-offów większych serii, które były bardzo udane i bardzo ciepło przyjęte, no ale jakby głównych części tych serii nie było na Wii, tak samo jak nie było właśnie Dead Space'a, ale Dead Space Extraction samo w sobie stanowi ponoć świetny powód do tego, żeby Wii sobie kupić, żeby zapoznać się, żeby nawet zacząć zapoznawanie się z serią właśnie od tej nietypowej odsłony. To też później wyszło zresztą na PlayStation Move'a, ale wydaje mi się, że wersja na Wii jest lepsza. Dlaczego? Bo jestem psychofanem Nintendo. Metroid Prime 3 Corruption, czyli flagowy pokaz mojego debilizmu, bo jest taka gra Metroid Prime Trilogy, która wyszła na Nintendo Wii, jakby ona wyszła normalnie, ale wszystkie egzemplarze były podpisane jako edycja limitowana i rzeczywiście może po prostu było ich dosyć mało, ale to były remastery jedynki i dwójki z GameCube'a z dodanym między innymi sterowaniem Wiilotem, które było znacznie lepsze niż to na GameCube'ie. No i właśnie trójka, czyli Corruption, które wyszło już tylko natywnie, oryginalnie na Nintendo Wii. I niestety to Metroid Prime Trilogy kosztuje tak z 5-6 stów. I ja zawsze byłem taki, nie, ja nie będę frajerem, ja na pewno tego nie kupię. Więc co zrobiłem? Kupiłem najpierw jedynkę na GameCube'a, później dwójkę na GameCube'a, a później to i całościowo wydałem 5-6 stów. Brawo, że nie wspomnę już o tym, że nie dość, że gram w te trochę gorsze wersje, no to jeszcze przecież ta lepsza wersja, czyli trylogia cała dostępna jest jeszcze, póki nie zamknęli przez ostatnie dni w e-shopie Wii U, no ale ustaliliśmy już na tym kanale, że kupowanie wersji cyfrowych to już lepiej po prostu przestać być graczem. No. Mario Party 8 i Mario Party 9. Starałem się to przed wami ukryć. Nie, po prostu jest taka akcja i mam ambitny plan życiowy, który jest moim ultimate celem w mojej całej egzystencji, żeby zebrać wszystkie odsłony Mario Party, które kiedykolwiek się ukazały. Jest ich 18, 19, coś takiego i w tej chwili brakuje mi
trzech, ale niestety ostatnio okazało się też, że pojawiło się coś takiego na rynku jak gra karciana Mario Party, która synchronizowała się z e-readerem na Game Boya Advance i tam się pojawiały jakieś minigierki i że ta gra karciana, która o dziwo nie zdobyła wielkiej popularności, mimo tego, że łączyła się z akcesorium, którego też nikt nie miał, że ona teraz kosztuje tak, żeby sobie sprowadzić z opłatami, to na eBayu są dwie i każda kosztowałaby mnie jakoś po 1500-2000 zł. Przypominam, że mówimy o 64 tych kartach i o planszy wydrukowanej na papierze jakości Super Expressu, więc na pewno warto. Tak więc no, moje życie straciło sens, bo w tej chwili nie mogę sobie pozwolić, żeby coś takiego kupić. Pewnie nigdy nie będę mógł. Smutno, chyba że nie wiem, znajdę sobie jakiegoś sponsora, żebym zrobił film specjalnie o tym, który przeleje mi hajs, mówiąc, że to jest właśnie tylko konkretnie na ten jeden cel. No i Mario Party 8 bazuje na minigierkach, zebrało podobno. Grałem w to trochę, jest bardzo fajne, ale zebrało średnie oceny, prawdopodobnie dlatego, że wtedy ludzie mieli już nieco przesyt serią Mario Party, bo na GameCube wyszły aż 4 odsłony, wcześniej wyszły 3 na Nintendo 64 w bardzo krótkim czasie i to było too much nawet jak dla fanów Nintendo. I dziewiątka, która generalnie jest droższa, znacznie droższa i ja ją mam chwilowo jako taki placeholder w wersji z niemiecką okładką. Proszę, nie zabierajcie mi suba. W wersji z niemiecką okładką, bo ktoś ją wystawił na OLX-ie tam chyba za 80 zł i stwierdziłem, że no póki co może być, a jak Bozia da, to wymienię sobie na coś lepszego. I mam jeszcze The Legend of Zelda Skyward Sword, 25. rocznica. I to też jest gra, którą... Ona też ma USK, ale ona nie jest okładka po niemiecku, tylko to jest po prostu wyciągnięta gra z wersji limitowanej tej gry, którą kiedyś miałem i byłem głupi i ją sprzedałem, a tam był taki piękny złoty Wiilot, no ale jakby sytuacja finansowa mnie ówcześnie zmusiła i cały czas się oszukuję, że albo robię sobie nadzieję, że jeszcze sobie odkupię tę wersję limitowaną, a póki co po prostu chciałem mieć jakiekolwiek Skyward Sword na Wii, bo to była pierwsza Zelda, którą kupiłem na premierę, pierwsza Zelda, na którą właściwie czekałem i byłem tak zajarany wcześniej, no bo jeszcze wcześniej to mieszkałem w Polsce, więc dla mnie Zelda to były jakieś chińskie bajki. No i po prostu stwierdziłem, że warto w tej oryginalnej wersji na Wii, a nie na Switcha, również ją w mojej kolekcji mieć, zwłaszcza, że to też był taki przypadek, że ktoś to wystawił za no, kwotę dwucyfrową i chyba bliżej 5 dych niż 100. I tyle, ja sobie to Wii właśnie podłączę chyba na ten weekend i zacznę grać, tym bardziej, że jutro skończę nagrywać Retro Tydzień z Sega Mega Drive, którą też absolutnie już kocham, uwielbiam. Przyszedł mi Sonic CD i jest bardzo fajny, szczególnie to intro, które wygląda jak, czy miało to być wideo, które robi wielkie wrażenia, wygląda jak odrysowane w Paincie. W każdym razie na pewno sobie jeszcze wrócę do Wii też na głównym kanale, ale to myślę, że za jakieś pół roku. Chwilowo czuję się niemal spełniony, jeżeli chodzi o moją Wii kolekcję. Nie mam jeszcze tylko... Czekajcie, muszę pomyśleć. Dobra, nie mam jeszcze tylko Mario Galaxy 2, ale grałem i pewnie prędzej czy później będę miał. I nie mam jeszcze Fire Emblem, w które nie grałem i prędzej, później nigdy no, na pewno nie będę miał, bo jak to wszystkie stare Fire Emblemy osiąga po prostu jakieś koszmarne ceny, a ja lubię tę serię, ale no jakby zostańmy przyjaciółmi. Jakby nie będę jej aż tak finansował. Dobra, zmykam. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.